No i witam was, kochani, w drugim odcinku z Fishing Planet, z levelowania konta na całkowicie nowym koncie. Mam piąty level, który wbiłem w poprzednim odcinku. Kto nie widział, to zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, będziemy nadal męczyć, że tak powiem, samotną gwiazdę. Tak, przy piątym levelu nadal męczymy, moi drodzy, samotną gwiazdę, mimo że mamy dostępne już trzy łowiska, czyli leśną willę, mamy rzekę Mudwater i z tego co pamiętam skalne jezioro, ale nie, moi drodzy, nadal siedzimy na samotnej gwieździe. Dlaczego? Dlatego, żeby tutaj też misję do końca wypełnić. Ja kupiłem haczyki bezzadziorowe, teraz założyłem szósteczki, zobaczymy jakie ryby będą nam na te szósteczki brały. Jak widzicie, doświadczenie idzie o wiele szybciej po haczykach bezzadziorowych. Takie stanie na pomoście, łowienie na bezzadziorowych haczykach, jak widzicie, daje bardzo fajny efekt. Również kupiłem takie drobne rzeczy, bo stwierdziłem, że są tanie i to jest dobry krok w przód. Czyli kupiłem mocniejszą wędkę, taką 2-6 kg, kołowrotek mocniejszy. Założyłem tą plecionkę, która jest oczywiście mocniejsza od fluorocarbon założyłem, który dostałem z jednej tam z misji. I oczywiście ona jest mocniejsza od kołowrotka, ale przy takich tutaj, powiedzmy, małych rybkach to nie ma znaczenia. Nie zaszkodzi, w sensie, ta mocniejsza żyłka. No i jak widzicie, mam ogromny, ciężki spławik, czyli to cygaro. Ono się fajnie przydaje. Dlaczego kupiłem cygaro? Bo chciałem kupić żywce, na które chciałem złapać te ryby z misji. Natomiast no niestety, tu się pomyliłem pod koniec poprzedniego odcinka, za co przepraszam. Mój błąd, nie spojrzałem, że te żywce Shiner są dostępne za monetki, których nie chcemy wydawać, także musimy poczekać do siódmego levela, który bardzo szybko wbijemy. Wtedy kupimy małe żywce i na te małe żywce, słuchajcie, tutaj złowimy tego szczupaka, złowimy sumika, no i basa plamistego, no a już tak jako pisienkę na torcie zostawmy sobie tego na przykład bufalo małotustego. Zobaczę oczywiście jeszcze, czy są misje, zaraz to będę też sprawdzał. Łowimy, moi drodzy, na psią karmę, bezzadziorowe haczyki, szóstki. No nie chciałem zakładać dwójek, bo myślę, że dwójki lepsze są na jakiegoś szczupaka, na jakieś naprawdę duże ryby, a myśli tutaj chcemy łowić basy wszelkiego rodzaju, na których naprawdę jest fajny exp, bo jak sami widzicie, no niby jest 18 doświadczenia, ale sami widzicie, ten pasek idzie bardzo, bardzo fajnie, szybko się posuwa do przodu, także na tych basach tutaj można sobie fajnie trzepać exp, no przy tym sprzęcie, który oczywiście mamy, tak? Także morał z tego poprzedniego poradnika jest taki, jak sami widzicie, moi drodzy, możliwie musicie przetrzymać tą samotną gwiazdę do nawet i 10 levelu. I tak bym polecał między 8, ale już maksymalnie 10 levelem, żeby być na tej samotnej gwieździe, żeby troszkę tej kasy natrzepać, troszkę nie wydawać na lepsze wędki, bo to jest najczęstszy błąd, jaki popełniacie totalnie na samym początku. Tym bardziej, że widzicie, że idzie to bardzo szybko, bo w ciągu 20 paru minut poprzedniego poradnika już jestem na 5 levelu i spokojnie w tym odcinku zobaczycie, jak myślę, że dojdę do tego 8 poziomu. Na pewno do tego poziomu, w którym będę tą misję mógł spełnić. Także skupiłem się na tworzeniu misji, na robieniu misji po to, żeby po prostu jak najwięcej tych monetek sobie połapać, pozbierać, żeby one się później przydadzą na różne rzeczy. Zobaczycie, jeżeli nie chcecie realnych pieniędzy w grze wydawać, no to polecam wam właśnie wykonywanie tych misji, wtedy grę macie całkowicie za darmo. No jak wiadomo, coś kosztem czegoś, no ale my tutaj się skupiamy jednak na tym, żeby wam pokazać, jak levelować to konto, jak zarabiać kasę w grze, a tak naprawdę nie wydając kasy w grze, czyli nie kupując żadnych pakietów, bo oczywiście moglibyście kupić pakiet Kongo, który jeszcze jakiś tam sens ma, ale nie do końca, bo tam nie wszystko jest w tym pakiecie, tak żebyście mogli na przykład te okonie nilowe łowić. Więc to nie do końca, moi drodzy. Ale na pewno jest to pójście na łatwiznę, moim zdaniem. No bo jeżeli chcecie przeżywać te przygody, bawić się tą rybą, no jednak musicie zacząć od tych małych rybek, po to, żeby stopniowo były one coraz większe, żeby czekać, aż wejdziecie na karpie na Weeping Willow, a tam jest naprawdę świetna zabawa. Także polecam. No ja tu będę jeszcze troszkę czasu musiał spędzić. Połowie, no i nie zrobiłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Widzicie, jedną rybkę symboliczną złowiłem, ale dlaczego mi ryby nie biorą? Widzicie, sam się też na tym czasem łapię, szczególnie jak do was gadam.
Proszę bardzo, to jest dowód, dlaczego mi ryby nie biorą. Gadam, gadam, a to nic nie bierze. Więc te wszystkie rzeczy, które mówiłem wam też w tych poprzednich poradnikach, które nagrywałem w takich totalnych podstaw z Fishing Planet, tu możecie dosłownie na własne oczy zobaczyć, że faktycznie tak jest. Przesunąłem czas, teraz będę te ryby wyciągał. Myślę, że tam siatkę bez problemu 7 kilo zapełnię. Jaki mam cel? Na pewno dobić do 7 levelu i myślę, że tutaj spauzujemy. Zobaczymy się za chwilkę, jak ten 7 level już będę mieć i wtedy kupię małe żywce i pokażę wam, jak łapię i gdzie łapię, bo są miejscówki, gdzie można właśnie połapać te fajne rybki. Także do zobaczenia, moi drodzy, dosłownie za chwilkę. No i witajcie po przerwie. Mi ta przerwa zajęła około 20 minut, gdzie za chwilkę dosłownie złowimy dwie rybki i wbijamy level 7. Także za chwileczkę będziemy mieli, moi drodzy, 7 level, dosłownie dwie rybki, ale zanim jeszcze tą jedną ostateczną rybkę złowimy i wbijemy ten level, to zrobimy sobie misję, którą właśnie wam też pokażę, że warto zrobić. Zużyłem, no, nawet nie 40, bo na tę chwilę 33 psie karmy, czyli 33 ryby złowiłem, aby wbić dwa levele z 5 na 7 i jak widzisz, jest to opcja bardzo fajna. Może ktoś powie, że monotonna, natomiast nie do końca bym się z tym zgodził, bo jest to opcja na kasę, bo z jednej strony musisz wbijać exp, co jest wiadome, ale z drugiej strony chodzi o kasę, która dla ciebie na początku jest ważna. I oczywiście wiele osób tak robi, że utopią się z innymi łowiskami na początku, troszkę ich poniesie ambicja, a później i tak wracają na samotną gwiazdę po to, żeby dobić sobie kasę. No myślę, że jeszcze tak z dwie rybki nam zostały, więc jeszcze z... A już i tak siatkę mamy pełną, także moi drodzy, wciskamy te. Przesuwamy sobie na noc. To już wam pokazuję z perspektywy po prostu innych łowisk. Jak widzicie, tutaj czas przedłużania jest darmowy i siatka nam się... Ale o co chodzi z tym przewijaniem czasu? Zobaczcie, za chwileczkę wbijemy noc czwartą i przy piątej nocce będzie pierwsza misja, pierwsze żetony. Czyli spędź. Proszę bardzo, dostaliśmy jednego markera, 3 żetony dostaliśmy. Czyli zbadaj, że spędź 5 dni na łowisku, ale jest druga misja, która mówi spędź 30 dni na łowisku. I to właśnie też teraz zrobimy, przesuwając ten czas. Na samotnej gwieździe możemy to robić, bo koszt jest darmowy. Jeśli chodzi o inne łowiska, to po prostu polecam ci zrobić coś takiego, że zaczynasz sobie łowić, łowisz sobie, łowisz, 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 siatkę zapełnisz, przy czym moim zdaniem na innych łowiskach przy siatce no 7-kilogramowej, no nie ma sensu moim zdaniem innych łowisk po prostu odwiedzać. Natomiast jak już troszkę level tam wbijesz, to jest opcja taka, że jesteś na tym łowisku i po prostu, kiedy musisz kończyć grę, nie wychodzisz z łowiska, tylko wychodzisz z gry. I kiedy wejdziesz do gry ponownie, to jakby zrespisz się na tym samym łowisku i dalej na tym łowisku łowisz. I tak możesz sobie robić, co zaoszczędzi ci po prostu wydatku na wejście na to łowisko, które jak wiesz nie jest zbyt tanie, tak? A z drugiej strony będziesz tą misję w ten sposób zaliczać. Jak widzisz, no 3 żetony jest grą wartą świeczki, tak? Takie klikanie, które teraz robię. Jak chcę doklikać do 30 dni? Mówię, robię to w sposób uproszczony, bo akurat na samotnej gwieździe nie mam potrzeby siedzieć 30 dni pod rząd kompletnie. No bo jak widzisz, ta siatka się szybko zapełniała, wychodziliśmy parę razy, coś tam a dokupowaliśmy, więc nie ma sensu. Ale do 30 dnia zaliczymy misję i dwie ostatnie rybki złowimy. No i oczywiście wrócimy na samotną gwiazdę za chwilkę, moi drodzy, żeby jeszcze tą ostateczną eksplorację zrobić. Także w tym odcinku też będzie druga część eksploracji samotnej gwiazdy i myślę, że możemy takie odcinki, kochani, nagrywać, że będę robić po prostu eksplorację danego łowiska. Też dajcie znać, czy to was też interesuje. Może być tak, że oczywiście na dane łowisko będą po 3, po 4 odcinki. Na pewno po samotnej gwieździe będzie podsumowanie i tu już wam od razu mówię, że podsumowanie będzie polegało na tym. Proszę bardzo, dostaliśmy kulkę, dostaliśmy 5 żetonów, także myślę, że prawda, gra warta świeczki była. No cóż, czy w nocy nam te ryby, moi drodzy, będą brały? No niby... Niby pora jest ok, więc sprawdźmy. Dwie rybki mamy do złowienia. Jak widzicie, psia karma. Jakieś tam dziwne odgłosy w tle słychać. Księżyc piękny.
wilki wyją. Także dwie ostatnie rybki, moi drodzy, złowimy. Po czym oczywiście kupimy małe żywce, wrócimy tutaj. Na tą wędkę również złowimy te ryby. I to też głównie chodzi o to, żeby nie kupować wędki spinningowej. Tak, żeby jak już będziemy mieli konkretny level, to wtedy kupimy już w miarę konkretny spinning na dane łowisko. Na pewno będzie on nam potrzebny na emeralda, czy polecam również fajny spinning na skalne jezioro. Natomiast w momencie, słuchajcie, kiedy nie mamy stojaka na wędki, znaczy teraz już pewnie będzie on dostępny na 7 levelu, ale dopóki nie mamy stojaka na wędki, to nawet dlatego wam mówiłem, nie ma sensu, słuchajcie, iść na leśną willę do Czech, na karpie. Ja wiem, że każdy z was tych karpi jest ciekaw i tam pójdziemy, oczywiście, że tak, ale no jednak fajnie jest mieć tą podpórkę na wędki, żeby chociaż na dwie wędki jednocześnie łowić. Czyli na jeden spławik przykładowo, a druga wędka wtedy gruntowa. I tak będziemy oczywiście robili. Także mierz siły na zamiary, moi drodzy, to jest moje motto wynikające z tej serii. Jak szybko levelować, pokażę ci jeszcze właśnie eksplorację, którą zrobię i to myślę, że będzie tyle na drugi odcinek. I zobaczymy, moi drodzy, bo jeśli się okaże, że jest tutaj ta misja szalono Oki Buffalo, co zaraz zresztą sprawdzimy przy wyjściu z łowiska, to myślę, że śmiało, moi drodzy, zrobimy jeszcze jeden odcinek z tym szalonokim Buffalo, bo chciałbym, żeby to jakoś było w takiej kolejności według łowisk. Tym bardziej, że no, misje, nie oszukujmy się, nawet te z potworami są bardzo, bardzo opłacalne, jeśli chodzi o kasę, jeśli chodzi o exp też, także generalnie łapanie potworów ci polecam. Jest to, no, moim zdaniem zawsze jakieś osiągnięcie, a dwa, że po prostu, tak jak mówię, no jest dużo, dużo kasy dodatkowej. No i mamy ostatnią rybkę, cyk, 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 dalej, dalej. Raz, 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 ryweczka złowiona. Dalej, nabijaj się na haczyk. Ostatnia rybka, kochani, złowiona, no i mamy siódmy poziom. No i oczywiście tylko zrobimy tą eksplorację i de facto samotną gwiazdę mamy zaliczoną. Ale być może zrobimy, zresztą zastanowię się jeszcze, dam znać, nie chcę mieszać w tej chwili, to jest wszystko tak jakby na spontanie, co teraz robię, natomiast też wynika z tego, jakie błędy popełniałem. I tu mogę wam śmiało powiedzieć, że wcześniej moim błędem zdecydowanie było to, że prawdopodobnie na piątym levelu szedłem już na leśną willę do Czech. Nie róbcie tego, kupiłem wędkę gruntową, straciłem kasę, później musiałem tu wracać, kasę nadrabiać, zrobił taki totalny bałagan i tak ostatecznie siedziałem na tym pomoście i łowiłem te basy, więc no lepiej sobie zaoszczędzić kłopotu, a tak naprawdę wędkę gruntową kupić już w miarę porządną, żeby na również na emerald się przydała. Chociaż ten emerald generalnie według mnie jest przereklamowany, mi się osobiście to łowisko bardzo nie podoba, no i mamy level, proszę bardzo. Cyk. I zobaczymy, co tu się teraz, moi drodzy, stanie. No na pewno musimy wyjść z łowiska, opuścić je. Cyk. Nie będziemy patrzeć, jakie osiągnięcia tutaj nam się udało osiągnąć, bo coś niecoś poosiągaliśmy, jak to się mówi, coś niecoś potrafię. O, proszę bardzo, jedno, drugie. Pięknie, pięknie, pięknie. No tutaj siatka, no to już może sobie ją naprawimy, co nam szkodzi. Te 100 dolarów to... I zobaczcie, 11 tysięcy gotówki, mamy 19 monetek, bardzo fajnie, bardzo pięknie, mimo że 3 kupiłem haczyki bezzadziorowe. Także moi drodzy, co mam teraz do zrobienia? Nie będę absolutnie, słuchajcie, zmieniał wędki. Uważam, że ta wędka jest całkowicie okej na ten moment. Natomiast przynęty naturalne i zwierzęce interesują mnie małe żywce, których kupimy razy dwa niestety. Co? No to chleb do magazynu. Te kulki ciasta nam będą, kochani moi drodzy, potrzebne. Od razu wam mówię, że kulki ciasta nam będą potrzebne. To nam się tu nie przyda, więc od razu zrobimy tak. Małe żywce, a haczyki bezzadziorowe damy dwójki. No i to wszystko zostaje tak jak jest. Także robimy, moi drodzy, eksplorację samotnej gwiazdy numer 2. Chcę tę misję zaliczyć, bo tak jak mówiłem, jest to no według mnie ciekawe. Złowimy sobie, słuchajcie, najpierw szczupaka i basa. Jest tutaj bardzo fajna miejscówka na basa. Ja też nagrywałem wam taki poradnik, w którym pokazywałem, jak te basy można fajnie łapać. Czyli stoisz tutaj, masz podpórkę na wędki i rzucasz sobie jedną wędkę tam, jedną wędkę tu.
Zresztą zobaczcie, basa na pewno wyciągniemy właśnie tutaj. Nie wiem, czy mi się uda. Znowu F11, pamiętajcie, będę wam o tym przypominał. Tutaj w tych takich paszczach śmiało basa plamistego się wyciągnie. Dałem większy haczyk celowo, zobaczymy. Haczyk dwójeczkę, może jakiś fajny basik nam wskoczy. I zobaczymy, co tutaj się teraz, moi drodzy, zadzieje. Basa, szczupaka, sumika. Sumik to akurat jest inna miejscówka, także się przeniesiemy. Też to w poradniku którymś nagrywałem, natomiast a propos sumików, natomiast te sumiki generalnie nie są zbyt opłacalne, ale to tylko nagrywałem, jeżeli kogoś to po prostu interesowało. Zresztą może tak podzielimy na takie krótsze odcinki typowo o danej rybie na danym łowisku. Jeżeli tak chcecie, to też dajcie znać w komentarzach, bo wtedy mogę nagrać taki bardzo, bardzo krótki odcinek i pokazać, gdzie daną rybę na danym łowisku najlepiej łowić. Nie wiem, czy was w ogóle interesuje tutaj akurat na Samotnej Gwieździe, bo no nie jest jakieś łowisko powiedzmy najwyższych lotów, jeśli chodzi o kasę i o exp. Już w momencie, kiedy siódmy level mam, no to też myślę, żeby powoli iść w inną stronę, już tam zobaczyć do Czech, zobaczyć, co mamy do kupienia, jeśli chodzi też o wędki. Ale to wszystko, moi drodzy, powoli, bo nie można przesadzić. A, no i widzicie, no i tak się z wami zagadałem, tak się skupiam na tym, co wam powiedzieć, że zrobiłem po raz kolejny ten sam błąd. I dlatego będę wam to powtarzał. Zobaczcie, moi drodzy, dlaczego ryba nie bierze. Często nagrywałem o tym poradnik. Od razu z grubej rury, słuchajcie, na szczytowy czas trzeba przesunąć i zobaczcie, cyk, od razu nam basik tutaj się chwyci. Ciekaw jestem, czy tutaj też chwycimy szczupaka, bo mi się wydaje, że szczupak raczej szczupaka na środku jeziora się chwyta. Tak bym był pewien, suma na pewno tutaj nie chwycimy. Jestem ciekaw, czy suma byśmy... Ale dobra, szczupaka możemy chwycić tam, gdzie suma, czyli pójdziemy na szczupaka, na suma w inne miejsce. Nie wiem, czy tam złowimy też bufalo przez przypadek. Jest taka fajna miejscówka, zaraz wam ją pokażę. Jeśli chodzi o basy, to jest właśnie fajna miejscówka. Tu rzucacie i ewentualnie z drugiej strony. I basy plamiste tutaj biorą. Na pewno najlepiej biorą na mały kawałek ryby, bądź na raka krojonego. Tylko no, rak krojony jeszcze z tego, co chyba widziałem w sklepie, nie jest dostępny, no ale myślę, że na małe żywce też nam bez problemu taki basik powinien skoczyć. Już coś tam bulgocze, także chyba już mamy branie. O, ale poszedł ładnie. Poszedł. Jak Hanka w kartony. Tylko pytanie, czy szczupak, czy bas? Szczupak, jak to jest możliwe, że ja tu szczupaka, słuchajcie, złowiłem. W życiu bym się nie spodziewał tu szczupaka złowić, serio. Tyle razy, co rzucałem tutaj. Fakt, nigdy na małe żywce, zazwyczaj na coś innego. Ale szczupaka nigdy tu nie wyciągnąłem. Chociaż niby teoretycznie to jest oczywiste, że szczupak w takich miejscach się kryje, gdzie dużo rybek gdzieś tam koło trzciny, czy jakichś innych zarośli się chowa. Natomiast no, tu mi się jeszcze nigdy nie na Samotnej Gwieździe szczupaka z tej strony pomostu nie udało złapać. Zawsze z drugiej strony pomostu szczupaka łapałem. A jeszcze mieliśmy sprawdzić misję. No widzicie, za dużo rzeczy robię naraz i zapomniałem. Ale spoko, misję to akurat można sprawdzić w każdej chwili. Czy jest ten szonok i bufalo, bo byśmy się może wtedy skupili na nim. I coś mamy. Pytanie tylko, czy znów szczupak, czy tym razem może akurat basik. Jeżeli basik, to możemy iść na sumę, ale obawiam się, że znowu... Nie, jest basik chyba, tak? Jest, mamy basika. Dobra, pięknie, bas plamisty. No jak widzicie, basy plamiste nie dają doświadczenia, one dają pieniądze, więc opłaca się je łowić, ale oczywiście nie na żywce shiner, bo to jest bez sensu, słuchajcie, kochani. Natomiast basy plamiste dają mało doświadczenia. Jeśli chodzi o sumy, to tu mamy taką fajną miejscówkę, to jest to, co... Tu jest takie przejście, słuchajcie.
Ja tu, słuchajcie, na pewno łapałem na żywce Shiner sumy i rak krojony. Nie mamy raka krojonego, bo on nie jest dostępny, ale zobaczymy, czy teoretycznie sum powinien nam się chwycić na małe żywce. No, teoretycznie, a praktycznie nie wiem. Na pewno bufalo nie trafimy na. To bufalo to jest w ogóle ogromna ryba. Też nie polecam wam jej tutaj łowić, bo to na środku jeziora i tam jest ta misja właśnie z tym szalonookim bufalo. Zresztą wiecie co, dobra, czekajcie, wyciągnę wędkę, sprawdzimy, czy jest ta misja w ogóle. W międzyczasie sprawdzimy sobie, czy tutaj ten sumik, bo to nie jest sum, to jest sumik. Gatunki ryb. Sumik kanałowy. A widzicie, na raka generalnie, czyli. Ale mały kawałek ryby też. A, i na psią karmę. Dobra, wiecie co? To spróbujemy na psią karmę. A zobaczmy teraz misję. Tutaj są jakieś kawałki kory, coś tam, wodorosty, szczupak medalowy to nie, ale. Nie ma, wydaje mi się, ryb potworów. Czy oni to usunęli? Słuchajcie, czy jestem ślepy? Nie ma ryb potworów? Serio? Zbadać? Bieranie. O, zbieranie to nie. No to zbadać. Teraz się, słuchajcie, zdziwiłem, bo nie ma ryb potworów. Dobra, wiecie co? Niby są też, ale spróbujmy na psią karmę. Zobaczymy. Czy mi się sumik trafi? No nie wiem. Dwójka haczyk chyba raczej powinien być ok. Na pewno na suma powinien być git. Skoro szczupaka na to złowiliśmy, no to tym bardziej suma złowimy. Ja to zrobiłem taki patent, ale generalnie jak tutaj łowiłem, to też widzieliście tam w którymś odcinku. Jeśli ktoś będzie chciał, to mogę podesłać. Jest na kanale. No to łowiłem na dwie wędki gruntowe z tamtej miejscówki, po prostu rzucałem tak daleko. Fajna zabawa była, nie powiem. Tak wyciągałem sumiki, wyciągałem też czasem jakiś bas plamisty się trafił, czasem szczupak, bo one tutaj siedzą na tej głębinie. Ale coś widzę, tak nam za bardzo brać nie chcą. Więc może tego bufalo sobie spróbujemy. Chociaż ja tutaj tego bufalo raczej nie łowiłem, bo falo raczej łowiłem na środku jeziora. One tam siedzą. Tam też jest taka głębina na środku jeziora. O, coś nam bierze. Zobaczmy, co na psią karmę. Może sumik, jest szansa. Też te sumiki to tak jak mówię, no, nagrywałem poradnik, jak je tu łowić, ale generalnie nie polecam łowienia tutaj sumików, bo wędka się niszczy, sprzęt się niszczy cały, a jeśli chodzi o opłacalność tych sumików, to jest ona na poziomie, wiecie, żenującym. Czasem lepiej chyba kilka małych rybek złowić. Jakby ktoś się nie mógł doczekać, to oczywiście leśna willa będzie naszym kolejnym krokiem. Chcę wam pokazać temat z karpiami, tam są też liny. Jest to, wiadomo, taki temat też bardziej europejski, więc na pewno tam zawitamy. Też bym chciał misję zrobić, tylko tak jak mówię, nie widzę tych misji, nie wiem, dajcie znać, czy to zostały te potwory wycofane, czy coś, nie wiem, jakaś aktualizacja była. No bo jeszcze na swoim koncie poprzednim, jak byłem ostatnio, 2 tygodnie temu, to no to ryby, potwory były. Także mnie to, słuchajcie, troszeczkę teraz zaciekawiło, czemu nie ma ryb, potworów. Pas mamy na pewno dobry, także po prostu trzeba poczekać. Mówię, najchętniej bym przez to przeskoczył i tam z dołu łowił, no ale jak się nie da, to się nie da. No, to trochę mogliby twórcy gry nam ułatwić życie i wiecie, zrobić jakieś możliwości wejścia gdzieś. No ale z jakiegoś względu tutaj się wejść nie da. Ktoś to tak wymyślił. Także myślę, że teraz już mamy na tyle pieniędzy, jak to zrobimy, że możemy śmiało zobaczyć, jaki jest sprzęt. Ważne są te podpórki na wędki. Nie wiem, czy w ogóle je da się kupić, czy jeszcze mam za niski poziom. Nie wiem tego.
że się zaraz też tego dowiemy. Bo jeżeli, znaczy powiem tak, nie ma sensu według mnie iść na Leśną Willę do Czech w momencie, kiedy, no, kiedy nie będziecie mieli tych podpórek na wędki. No, tak jest moje zdanie. Postać jak taki pajac z jedną wędką to troszkę bez sensu, to już równie dobrze można postać na Samotnej Gwieździe i to sobie też tą kasę narobić. No, na razie idzie to w miarę szybko, wiadomo, no już po 10 levelu to już ta Samotna Gwiazda. Co ja złowiłem? Basa pewnie. Bas czerwony. No dobrze, fajnie, że rekord. Bardzo się cieszę, ale akurat nie to było. A dobra, kulki ciasta załóżmy. Może akurat nam bas ten bufalka się trafi. Także pamiętam też swoje przygody. Słuchajcie, ja kiedyś takie misje robiłem. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to możemy takie wyzwanie podjąć. Wiem, że robiłem tę misję na pewno na Leśnej Willi. 40 kg karpia w jednej siatce. Miałem siatkę 40 kg i celem w ciągu jednego pobytu było zapełnienie tej siatki na full karpiami. Dawało to radę. Nie wiem jak teraz. Może coś tam też jest, wiecie, zmienione. No i druga rzecz na pewno, która fajnie dosyć mi oddawała, to była ta misja w Skalnym Jeziorze. Zresztą fajnie te pstrągi oddają, słuchajcie, w Skalnym Jeziorze. Moim skromnym zdaniem bardzo fajnie i na pewno zajrzelibyśmy na Leśną Willę, na pewno później chciałbym iść na Skalne Jezioro. Jeśli chodzi o samego Emeralda, to tak mówię, mnie jakoś do niego nie ciągnie, to sandaczem można tam popykać, ale jest to taka mapa, która jest taka szara, ponura, wiecie, to jest chyba Anglia gdzieś. Znaczy tak wygląda taki klimat angielski, nie? Taki ciągle pochmurny. I no powiem wam, że mi się ta mapa nie podoba. I tak jak wszyscy tak naprawdę zachwalają tego Emeralda, ja uważam, że tam nie ma co się aż tak spieszyć. Na chwilę można wejść. Więc na pewno tutaj, jak widzicie, do 10 levelu, no to spokojnie ta Samotna Gwiazda w porywach... Porywach z Leśną Willą z Czechami, jest git. Później można tam się troszkę odważyć na Skalne Jezioro, które jest zresztą bardzo fajne, małe, ale fajne. Z tymi pstrągami też jest sporo zabawy. No i generalnie zobaczymy. Możecie dać znać w komentarzach, coś będziemy kombinować. Mnie tylko troszkę dziwi, czemu teraz ryba nie bierze. Słuchajcie, sprawdźmy, czy na pewno czas mamy dobry. No dobry mamy czas, co jest? Za duży haczyk? No wątpię, nie? Patrzmy jeszcze raz te żywce. Patrzmy jeszcze raz na te żywce. A, bo ja... Dobra, wiem, ale ja jestem depil. Kochani, ja się dziwię, czemu mi ryba nie bierze, nie? A jak myślicie, dlaczego? Trzeba na maksa ustawić grunt. Tu jest głęboko, tu jest 2 metry. Oj, chyba przesadziłem? Nie przesadziłem. Dobrze, no i to teraz zaczną brać. No jak te ryby mają mi brać, jak ta ryba wisi w powietrzu? Czasem taki bardzo ważny błąd. Oczywiście to, co zrobiłem z tą regulacją, ja to zrobiłem przez menu. Tak, jeśli chodzi o grunt, ale tak samo możecie to ustawiać klawiszami P i O. Ręcznie, tylko tam ręcznie byście klikali, a tam po prostu przesunąłem suwak i jest to dokładnie to samo, tak się zmienia grunt na wędce, także widzicie, od razu coś się dzieje. Jak tylko zmieniłem grunt od razu i pewnie będzie sumik od razu. Także to zależy, jak komuś wygodnie. Jak nie chcecie wchodzić do menu, możecie ten grunt regulować w ten sposób. Oczywiście, jeśli spławik by wam, tu bym rzucił, spławik by mi leżał, to znaczy, że po prostu źle ustawiłem grunt i trzeba to wiecie, naprawić, nie? A ponieważ tam jest głęboko i mamy jakąś fajną rybkę, oby to był sumik, bo wędka nam się wygina, to chyba to jest niestety bas, którego już mamy. Znaczy nie narzekam, bo zawsze jakieś exp, nie? Ale 23 doświadczenia to nie jest to, co bym chciał, nie? I co bym sobie marzył. Bo jak widzicie, za zwykłą rybkę też tyle możecie mieć. Próbujemy jeszcze raz tego sumika.
Jeżeli teraz mi nie weźmie na małe żywce, no to spróbujemy jeszcze na psią karmę. I to będzie cała eksploracja. Temat, zobaczcie, 2 kilo siatki już mamy zapełnione. To będzie cała eksploracja i myślę, że. No myślę, że tą leśną willę odwiedzimy. Jak tam zobaczymy, jakie mamy wędki, czy jest możliwość kupienia jakiejś fajnej gruntówki. Tutaj generalnie, jeśli chodzi o samotną gwiazdę, maksymalną rybę, jaką złowicie, to jest tak kilogram. Nie liczę tych bufalo, bo one tam troszkę są ponad kilogram, szczególnie ten z misji bufalo miał o wiele więcej. Ale generalnie, no szczupaka nie złowicie tutaj, na pewno kilogramowego szczupaka nie chwycicie, one są o wiele mniejsze. Bas, jeżeli ma kilogram, to też jest taki maks. Sumik też wątpię, żeby miał powyżej kilograma, także... Także wiecie, a chociaż fajnie by było jakiś rekord pobić, nie? I wyciągnąć jakąś rybę, żeby był rekord łowiska. Ale to pewnie by trzeba w rankingu sprawdzić. Nie wiem, jaki tam rekord może być na tego basa. Choć tutaj to miejscówka nie oddaje. No jeżeli chodzi o Buffalo, no to mamy jeszcze jedną miejscówkę, natomiast no sumika tylko tu możemy złowić, ewentualnie... Dajcie sobie trochę wędkę poluzuję, żeby mi... Dobra. Ewentualnie tam bliżej tej trzcinki, może trochę za daleko poszliśmy, no nie wiem. Ja zawsze na koniec trzciny rzucałem. Chyba, że pójdę tam, gdzie stałem zawsze i rzucimy na spławik tam. Chyba, że wiecie, jak tam się stoi, to tak nie wygląda, nie? Mi się wydaje, że troszkę bliżej rzucałem. Ale już pewien nie jestem tak serio, nie? Nie chce mi nic wziąć, no. To zmieniamy na... Jeszcze raz na... Zobaczymy, czy nam bufalo weźmie na kulki ciasta. Bufalo tylko na kulki ciasta, potem jeszcze na karmę zobaczymy. Widzicie, no nie jest to wszystko takie oczywiste. No niby czas brań mamy dobry, a wcale tak nie jest, że ta ryba nam chce brać. Tu czasem mechaniki gry po prostu nie zrozumiesz. Robisz wszystko dobrze, ale mechaniki nie zrozumiesz. O, może bufalka nam się trafi. Tak. Jest szansa. Raczej na kulki ciasta basa nie złowimy. Szczupaka to też wątpię. Sumik też bym się zdziwił, jakby wziął na kulki ciasta, więc tylko bufalka nam może wziąć na kulki ciasta. Więc niech i weźmie. Tym akcentem po prostu będziemy mogli skończyć ten odcinek. Jeżeli jakimś trafem uda mi się znaleźć tą misję z samotnej gwiazdy, jeśli chodzi o potwora, tego szalonokiego bufalo, to na pewno będzie jeszcze jeden odcinek złapania potwora. I w ogóle do innych oczywiście łowisk też będą te potwory. Natomiast no, nie widzę, nie widzę, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego nie ma. Nie znam się, nie orientuję, ale coś tu nie gra. No nie wiem, czy ja dobrze, kurde, zaznaczyłem sobie tą głębinę. Czekajcie, bo może się okazać, że ja źle głębinę zaznaczyłem. No. Mapa. No troszkę za daleko jest ten marker. Musiałbym bliżej siebie rzucać. Tak bliżej, tak tu nawet. O, tak tu. Jeszcze zobaczymy tak. No, chyba jednak źle rzucałem, mi się wydaje, bo teraz widzicie, od razu mamy branie. Okej. Okay. Widzicie, precyzja ma ogromne znaczenie. O, kawałeczek, źle ten marker zaznaczyłem, już z głębiny schodziło, ale to raczej bufalka nie będzie, bo za łatwo idzie. Serio, basa? Naprawdę? Basa? Jeszcze medalowego? Basa na kulki ciasta? Serio? No, szok. Okej, okay, no dobra, no. A, bo to był biały, dobra, bo to był biały, a nie plamisty, okej. Okay. To mogłoby się jeszcze zgadzać, nie? No, to zaraz się okaże, że słuchajcie, polując
Na eksplorację nagle się okaże, że kurde, ósmy poziom wbijemy. No to idzie bardzo szybko na początku, jak widzicie, więc tam miejscówek na samotnej gwieździe macie tyle. Tam jeszcze na końcówce fajnie mi się łowiło tak na prawo tam po tych trzcinek. Naprawdę, miejscówek macie tyle. Nikt wam nie każe cały czas stać na pomoście i w tym samym miejscu łowić. Miejscówek macie naprawdę sporo. Możecie je zmieniać. I wiecie, i jakby no. Nie musi być wcale nudno, a troszkę tego expa do 10 poziomu wbijecie. Co, wzdręga? Serio? Chyba trochę zmarnowałem przynętę, nie? Kulki ciasta zmarnowałem, serio. Wzdręga mi wzięła. Pizderytko w dodatku, 200-gramowe. Już większego haczyka nie mam, no co mam większy haczyk założyć, kurda. O. Nie, znowu jakieś główienko. Serio? No teraz widzicie, na złość łowimy wszystko, tylko nie to, co trzeba, nie? Władca małych rybek mi się zapełnia. Ten cel, a za to też jest jakaś misja. A później oczywiście będą też te misje, pamiętam je, robiłem bodajże na Delcie tę misję wykonywałem. Z kajakiem. Bo z wiotrami walczyłem, a do tego oczywiście dojdziemy. Tam robiłem misję z kajakiem, bo no fajnie też jest to płatne, nie? Jak tam kajak ci się parę razy wywróci, jak ryba cię pociągnie ileś tam metrów kajakiem. Bardzo, bardzo fajna opcja. Bardzo mi się to podobało. Chociaż na dłuższą metę było to nudne, bo no jednak wiecie, poruszanie się tym kajakiem jest dość męczące, powiedzmy sobie wprost. To nie ma zmiłuj. To jest strasznie nudne na dłuższą metę. No ale to teraz jakby robimy od nowa, tak? Ja też prawdopodobnie gdzieś tam w pewnym momencie jakiś kajak kupię. Gdzieś tam za jakiś czas się kupi motorówkę, wiecie, będziemy to rozwijali stopniowo, to konto będziemy stopniowo na waszych oczach levelowali, dlatego też staram się za dużo nie pauzować, jak nie trzeba, aczkolwiek myślę, że teraz sobie na chwilkę zrobimy pauzę. Jak będzie nam szedł tutaj, szła odpowiednia ryba, no to po prostu ją wyciągnę i wam pokażę, bo to myślę, że bez sensu jest przedłużać. No i wróciłem, kochani. Od innej strony rzucać, tak jak pokazywałem zresztą wam w poradniku, tutaj sobie stanąłem, zobaczymy, czy tutaj nam sumik weźmie, bo mi te sumiki brały, niepotrzebnie aż tak daleko na tą głębinę tam rzucałem, no stąd wiadomo, że na głębinę no nie jestem w stanie dorzucić tak daleko, ale ja zawsze tutaj sobie pod tą trzcinkę rzucałem, brały mi tu szczupaki, brały mi tu sumiki, fakt faktem, że tak jak mówię, łowiłem te sumiki na coś zupełnie innego, ale akurat mamy ten komfort, że możemy wyjść z łowiska, bo to nic nie kosztuje i zobaczyć, jakie są inne zanęty. Albo spróbować może na psią karmę, jak na chwilę nic nie weźmie. Także tak jak widzicie, no tu trzeba czasem się uzbroić w cierpliwość, ale jak coś nie działa, trzeba to zmienić. Czas na pewno mamy dobry, no haczyki, no na pewno nie są za duże. Myślę, że założenie mniejszych to tylko sprawi, zresztą nawet wzdręga nam brała, to widzieliście sami. Więc no nie ma sensu dawać mniejszych haczyków. Po prostu czasem trzeba troszkę cierpliwości. I tyle. No skoro na żywce Shiner tutaj łowiłem też. Pamiętam, że łowiłem. No to tym bardziej na małe żywce złapiemy tego sumika. Jestem przekonany. Oczywiście bufalo na inną metodę, ale zaraz zobaczymy. Także ja pauzuję nagranie jak coś, jak już będę wyciągał to wam. Albo może już nie pauzuję, bo może właśnie złapałem sumika, kto wie. To byśmy na tylko bufalkę mieli jeszcze do złowienia. Aczkolwiek bufalkę najlepiej na środku jeziora, ale to raczej nie będzie sumik. A może będzie? Chyba będzie. Niestety bas. Bas biały, medalowy. No fajnie, bo. Fajnie, bo kurczę wiecie. Fajnie, bo. Doświadczenie idzie, no ale nie o to nam tym wszystkim tutaj chodziło, prawda? Dobra, no to zrzucimy sobie tam pod trzcinkę troszkę dalej. Nie wiem, czy grunt jest dobry, ale jak stoi maczuga, to wszystko jest ok. Dobra, także na chwilkę pauzuję i za chwilkę, jak będę wyciągał, to wam pokażę.
Jeśli nam nie weźmie bufalka tutaj, to po prostu będę rzucał na środek jeziora. Tam mam taką miejscówkę przy tym. No tak na środek jeziora się rzuca. Tam, gdzie stoją koledzy, których serdecznie oczywiście pozdrawiam, to tam będziemy tą bufalkę po prostu na środku jeziora sobie łapać. Będziemy mieli bufalkę zrobioną i cała eksploracja będzie wtedy zaliczona. Jak widzicie, dzisiaj to tak staram się pauzować, bo też moim zdaniem bez sensu jest aż takie szczegóły wam pokazywać, a i tak na bieżąco widzicie, co się dzieje. Na bieżąco widzicie te postępy. Praktycznie chyba z dwie ryby mi znowu brakują, żeby wbić już w tej chwili 8 level, także mamy 2 godziny czasu gry w grze na tej nowej i już mamy, moi drodzy, już mamy praktycznie 8 level. Pewnie można byłoby to zrobić szybciej, jakby ktoś się bardziej zawziął, natomiast ja też wam wiele rzeczy tłumaczę, pokazuję, a nie działam od razu, nie łowię tylko, tak? No bo generalnie, żeby ten level bić, to trzeba by łowić rybę za rybą, a nie się bawić, nie wam jakby cały czas tłumaczyć, nie? Staram się wam wytłumaczyć, pokazać, bo to jest dosyć istotne. Także tu chyba bufalki mi się wydaje, że nie wyciągniemy. Także ja, słuchajcie, idę, pokażę wam gdzie, ale to się teleportujemy. Nie będziemy obchodzić całego jeziora. Słuchajcie, pójdziemy sobie na tą miejscówkę przy domku i to sobie tutaj rzucimy gdzieś tak dosłownie na środek jeziora i tutaj powinniśmy bez problemu najmniejszego tą bufalkę, moi drodzy, wyciągnąć. Tam oczywiście, a nie, jest ok. Jak widzicie, oczywiście mam olbrzymi ten spławik, dlatego że sobie rozmiar spławika ustawiłem jako wielki. Mi jest tak wygodniej, to nie wpływa na jakość gry, a mi jest tak po prostu wygodniej, żeby mieć duży spławik. Kulki ciasta, bezzadziorowe haczyki. Oczywiście ta bufalka, tak jak mówię, jest dosyć dużą rybą, ale ona nie daje kasy, nie daje jakoś specjalnie expa, więc jakby skupianie się na tych bufalkach no, jest według mnie słabym pomysłem. Natomiast no tutaj jedną musimy złowić w ramach eksploracji i całkiem możliwe, że właśnie ją mamy. Moi drodzy, jedzie. Ale coś mi za łatwo idzie ten. Raczej to bufalka nie będzie, bo coś za łatwo idzie. I raczej rozmiarowo jakaś wzdręga pewnie kolejna. No dokładnie, wzdręgę żeśmy złowili, moi drodzy. Ale tak jest. I tak też było często podczas misji z tym szalonokim bufalo. To też się liczcie z tym, że tak właśnie może być, że za jakiś czas wam jakaś wzdręga będzie brała. No, no życie. Życie. Oczywiście tego za chwileczkę wyciągnę, znaczy usunę tego markera, który sobie zaznaczyłem. I to jest taki też protip, jeżeli chcecie sobie jakoś zaznaczyć miejsce, gdzie chcecie rzucać. I żeby na pewno w te miejsce jakoś tam trafiać, szczególnie jeśli na przykład macie koszyczki zanętowe. Chociaż ja nie polecam tak szczerze stosowania w przypadku karpi koszyczków zanętowych. Kiedyś w ten sposób na Czechach łowiłem. Było to czasochłonne, bo za każdym razem jak się wędką rzucało, to musiało się zapełnić. Lepsza jest wędka typu spotna, ale wiadomo, ona jest dostępna na wyższych levelach. Zresztą, jeżeli tak naprawdę chcecie kasę zarabiać, to musicie iść po najniższej linii oporu. I tutaj, no szczególnie do, wiecie, nęcenie może mieć sens w przypadku karpi 50 levelu i Weeping Willow. Tam już wtedy naprawdę macie tyle kasy, że wam praktycznie na wszystko starcza i możecie iść po rekordy. I do tego oczywiście dojdziemy, ja to wam też pokażę. Ale jeśli chodzi tutaj o te mniejsze levele do, powiedzmy, spokojnie tego 50, to ja bym szedł na oszczędność. Nie kupowałbym. Przede wszystkim jednym z błędów, to też dokładny poradnik na ten temat nagrywałem, najczęściej popełniane błędy, ale właśnie jednym z błędów, jakie uważam, że ludzie popełniają, jest właśnie za każdym levelem, który zyskujesz, kupowanie jakichś nowych rzeczy, typu na przykład siatki. Zobaczcie, ja teraz jadę na siatce 7-kilogramowej i jeżeli mi się odblokuje na przykład 15, czy tam jaka jest dostępna, to dopiero wtedy kupię większą, na przykład nie kupię siatki 12 kilo, bo według mnie to jest bez sensu, to jest zbyt mały przeskok. I zawsze staram się, być może raz kupię strunę, zobaczymy, chociaż struna różni się tym od siatki, że z siatki tą rybę możesz wypuścić, no ze struny już jej
nie wypuścisz. Także to jest taka inna rzecz. Ja w ogóle, wiecie co, mam pewien pomysł, żeby być może, bo bufalki, tego też co wiem, to biorą od rana. Znaczy takie południe szybkie, czyli taka 11 godzina. O, przedłuż za zero, to ładnie za zero czas ten. I teraz zobaczmy sobie właśnie to samo. Chciałbym sobie, słuchajcie, teraz zaznaczyć. Tu jest taka głębina. Ja nie jestem pewien, czy to nie była przypadkiem ta. Czy to na pewno było tu? Dobrze, między tymi dwoma. Na pewno łowiłem zawsze tu. Czekajcie, ja sobie zaznaczę, zobaczcie. Sobie zaznaczę mniej więcej tą głębinę. Nie. Tu jest taka głębina i tutaj tą bufalkę trzeba łowić. Tak samo będzie tutaj szalonoki bufalo, tylko mówię, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tego szalonokiego bufalo nie widzę. Ktoś mi z Was podpowie, to będę dźwięczny. I od razu bufalkę powinniśmy bez problemu wyciągnąć. Sprawdzona miejscówka. Tam przy okazji łowiłem, bo tam też zdarzało się, gdzie są sumy, że brały bufalki. Natomiast no bez sensu, wiecie, miejscówka, która no nie oddaje, no możemy popróbować tutaj na środku jeziora. Zawsze, zawsze jest to sprawdzone. No już tradycyjnie, moi drodzy. Pauzuję nagranie i oczywiście wznowię je, jak bufalka będzie brała. Myślę, że da się wyczuć, jak właśnie będzie brała bufalka, bo to jest na tyle duża ryba, że będzie widać. Także za chwileczkę wracam. Dobra, moi drodzy, zmieniłem miejscówkę. Przeniosłem się na drugą stronę. No, wyciągam na początku obiecująco się zapowiadało, ale medalowy, fajnie, fajnie, rekord, wszystko fajnie, ale nadal, moi drodzy, ciężko jest. O proszę. Proszę bardzo, cały czas jakieś misje mi wpadają, także monetki też wpadają. No i stało się to, co oczywiście przewidywałem. Ósmy level wleciał. Ósmy level wleciał, ale nadal się, moi drodzy, nie poddaję. Nadal uparłem się, że to bufalo złapię, żeby tą misję po prostu skończyć. Ja myślę, że zrobię tak, że jak go złapię, to oczywiście wam markerka wrzucę, żebyście mogli sobie go namierzyć. Możemy jeszcze spróbować tam, gdzie suma łapałem. I jeszcze jest taka opcja, chociaż z tego co widziałem, to Buffalo raczej na kulki ciasta nie bierze, a na kulki kaszy manny. Przynajmniej tak jest napisane. No ale nie zawsze to w opisie jest zgodne z tym, co jest w rzeczywistości. Ale tak, faktycznie jest. Natomiast myślę, że wam dam markerka. No i jeżeli się okaże, że nie mam żadnej misji z potworami odblokowanej, a też pomyślałem, że po prostu zrobię restart całej gry po nagraniu tego odcinka. Włączę ją ponownie. Jeśli się okaże, że nie mam tutaj żadnej więcej misji do zrobienia na samotnej gwieździe, to ją byśmy już sobie mogli pożegnać. Myślę, że nie będziemy do niej musieli wracać, że nam pieniędzy nie zabraknie, no ale to się okaże w kolejnych odcinkach, jak będziemy tymi pieniędzmi gospodarowali. I myślę, że kolejny odcinek, moi drodzy, to no po prostu by byłaby leśna willa w Czechach. Natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o samo levelowanie i kasę, to nie jest jakaś super opłacalna miejscówka. Jest ona tania, jeśli chodzi o wejście, więc spoko. Bardziej chcę ją nagrać chyba ze względu na to, że jest dużo maniaków karpi, liny, no to są, wiecie, to jest takie najbardziej, bym powiedział, no swojskie łowisko podobne do naszego rodzimego. Szkoda, że nie ma żadnego łowiska z Polski, no ale o, coś większego? Nie, chyba jakieś pizdery, tylko znowu nam się małe trafiło. Także widzicie, no nie jest to takie łatwe tą bufalkę złowić. Jest to zastanawiające dla mnie bardzo, ale cały czas jakieś rekordowe ryby wyciągam na te kulki ciasta, także to też jest ciekawostka taka. Spróbuję jeszcze jedną. Dobra, udało się. Spróbuję jeszcze jedną wyciągnąć i zobaczymy. Jak się nie uda, zmienię miejscówkę i po prostu nagram wam, jak już faktycznie ją wyciągnę. Natomiast tak jak mówiłem, raczej pójdziemy sobie na Czechy, pobawić się troszkę skarpiami i pamiętam moje te właśnie przygody. I to był mój błąd. Od razu wam się przyznaję, bo na gdzieś piątym, szóstym levelu poszedłem na karpie, kupiłem wędkę karpiową.
A to chyba było wtedy też, jak miałem podpórkę, no, czyli de facto. Ja w ogóle na początku, słuchajcie, robiłem to, o czym wam mówię, żeby teraz nie robić. No chyba każdy z nas to robił na początku, dlatego teraz was przed tym przestrzegam. No tak nie myślałem racjonalnie, kupowałem, jak tylko level się wbijał, to myślałem, że to tak trzeba, prawda? No skoro mamy coś odblokowane, to trzeba to kupić, no bo to tak jakby jest wskazane, a tu się okazuje, że wcale, wcale, moi drodzy, tak nie jest. I czasem po prostu tą cierpliwości troszkę no, lepiej sobie mieć. Tym bardziej, jak widzicie, no na tej samotnej gwieździe no, ta siatka 7 kilo to wcale już nie jest tak mało, żeby tam od razu musiała być, nie wiem, 15. Dajemy radę, jak widzicie, bez problemu na siatce 7 kilo. Tym bardziej, że łowisko jest darmowe. No, gorzej byłoby na na leśnej willi w Czechach, no bo tam faktycznie karpiki po kilogram potrafią się trafić. No, ale to już zobaczymy. O, coś mamy. To jest branie, to ja podziękuję. Dobra, pauzujemy, wracamy, kochani. Wracamy za chwilę. No, nie chcę się aż tak specjalnie, nie jest dla mnie to, wiecie... Słuchajcie, no nie jest to, moi drodzy, aż tak dla mnie po prostu istotne. Nie powinniśmy tutaj bufalki chwycić, ale kto wie, także jak mi się uda złapać, to po prostu wam wznowię nagrywanie, no i w ten sposób zakończymy ten level, no i pewnie będzie taki podsumowujący filmik, czyli będziemy to sobie podsumowywali od pierwszego na przykład do 10 levelu, od na przykład 10 do 20, będziemy to też tak fajnie mogli sobie podzielić, co tutaj robiliśmy, jak robiliśmy. Ja jeszcze w międzyczasie się postaram dowiedzieć, czy naprawdę da się zrobić te misje z potworami, czy one zniknęły, o co tu chodzi, bo jest to dla mnie troszkę też takie nietypowe. Także trzymajcie kciuki, żebym złapał i zaraz się myślę, że widzimy. Odjechanego. No i cóż, moi drodzy, myśl zasady nigdy się nie poddawaj. Wróciłem jeszcze raz do miejscówki, gdzie łowiłem sumiki, czyli tej, od której zaczynałem, bo to są takie dwie miejscówki na środku jeziora, no i tutaj przy sumikach, no jest kilka miejscówek, ale zrobiłem coś bardzo, bardzo szalonego i coś, no niedorzecznego. Jak widzicie, założyłem się karmę, no, na którą teoretycznie bufalo nie powinien chwycić, ale skoro na te kulki ciasta nie bardzo nam bierze, założyłem psią karmę, ale oczywiście ustawię sobie teraz czas, już się skupiłem, żeby wam tutaj powiedzieć, a no dajmy na 13 dla odmiany, ale ładnie słoneczko świeci, cyk. No i zobaczymy, moi drodzy, czy nam tutaj bufalka się trafi. Także jeżeli tak, to za chwileczkę na pewno to zobaczycie, a też daję takie krótkie, szybkie wprowadzenia, żebyście się po prostu nie pogubili, bo już skaczemy po tym łowisku, całe dookoła obeszliśmy, ale myślę, że no, jestem warte tego poradnika, no i warte na pewno tych kolejnych monetek, które zdobędziemy.
Nie planuję, nie przewiduję wbijać 9 levelu w ten sposób, goniąc bufalkę. Nie, raczej za chwilkę sobie pójdziemy faktycznie na Czechy, ale to już będzie w następnym odcinku. Także tylko zobaczcie za chwilkę na koniec, jak łapię bufalkę. A może już teraz ją łapię? Chyba nie, bo coś za mało skubię. Także widzimy się za chwilę. No i moi drodzy, ciekawe, czy będzie to bufalka. No mocno wędka dostała, ale niestety złowiliśmy sumika, i który mi nie jest w żaden sposób już w tej chwili do niczego potrzebny. A tak się już ucieszyłem. Już myślałem, że to jest to. Bo te rekordy z tymi sumikami nie są mi kompletnie do niczego, moi drodzy, potrzebne. No zawsze jakaś tam ryba się złowiła, ale wiadomo, że nie o to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, moi drodzy. Także to się zaraz może okazać, czy ta psia karma była dobrym pomysłem, czy złym, no ale w momencie, kiedy no na kulki ciasta ewidentnie nam ta bufalka nie bierze, no sami widzieliście, że nie bierze, no to próbujemy, testujemy. Świat polega na testach, dzięki temu też sami się wszystkiego możemy nauczyć, a ty widząc, mniej więcej obserwując, możesz wyciągać wnioski, jak to też wygląda u ciebie. Ale prawda jest taka, że w tej grze czasem niestety nie ma żadnych reguł i coś, co kiedyś się sprawdzało, to teraz nie do końca musi się sprawdzać. Wiem to po aktualizacji, na przykładzie na przykład karpi Whipping Willow, ale o tym w odpowiednim momencie wam powiem i to będziemy oczywiście testowali. Także ostatnia próba. I moi drodzy, jest szansa, że będzie bufalo, bo mamy kulki ciasta, więc raczej mała szansa jest, żeby to był jakiś sumik. Ale nie powiem, żeby jakoś specjalnie walczył. Jeszcze nie udało mi się z żadną rybą tu powalczyć. Odkąd założyłem to konto, jeszcze nie było ryby, z którą bym troszkę powalczył. Jest, mamy go, dobra. No to się udało. Proszę bardzo, kochani. Proszę bardzo, jak widzicie, średnio to się opłaca. Eksplorację mamy zakończoną. Dostaliśmy fajną plecionkę, dostaliśmy monetkę. 1300, słuchajcie. Pieniędzy dostaliśmy, także mamy to załatwione. Możemy wyjść i zobaczymy, jaki będzie plan na następny odcinek. Także już sobie, kochani, wychodzimy. No i podsumowując, że patrzę, czy na pewno nagranie włączyłem, bo byłaby w topa, gdybym wam tego nie pokazał. Dobrze, słuchajcie, misje, zobacz. Później mamy kolejne jak najbardziej leśna willa. Zrobimy jak najbardziej, bo plan jest właśnie taki, żeby teraz iść na leśną willę. Jeśli chodzi tam o śmieci typu żyłek wędkarskich i tak dalej, to zobaczcie, też się opłaca, bo za to no, dostajecie 2000, no to się opłaca. Mamy 8 level, 9 troszeczkę nam brakuje, ale naprawdę nie widzę, moi drodzy, w żaden sposób. O, tu blachę wąską byśmy dostali. Wszystko fajnie, ale coś się z tymi misjami, jak widzicie, moi drodzy, pozmieniało. Nie ma kompletnie żadnych tutaj ryb potworów. Nie wiem. Jak coś wiecie na ten temat, to dajcie znać. No i to by było na razie na tyle. Dzięki wam za dzisiaj. No i widzimy się w następnym odcinku, gdzie sobie sklep przejrzymy, zobaczymy, co tu można zrobić, troszkę pomyślimy, jak się na leśną willę przygotować. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć!